Za chwilę zobaczycie Państwo spektakl pod tytułem Inni. Powstał on na bazie scenariusza, który napisał dla nas były lider i wieloletni członek Farsy. Intensywnie pracowaliśmy nad nim w czasie ferii. Problemy, które poruszamy, są nam niezwykle bliskie. Dziś stajemy przed Państwem, aby zaprezentować owoce naszej pracy. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa odnajdzie siebie, podążając za historią głównej bohaterki, w myśl słów poszukujesz miłości, najpierw ty się nią stań. Przed lustrami miny stoją.
ustami przed sobą. Miłości wiernych i pochwyci, gdy wszystko mieć i kochać chcecie, lecz nie kochają martwo swoją sami przed sobą. Kłamią sami przed sobą. Kłamią sami przed sobą. Kłamią sami przed sobą. Sami przed sobą. Sami przed sobą. Nadszedł w końcu ten wielki dzień. Jesteśmy już na miejscu i, jak to mówią rodzice, zaczynamy nowy etap naszego życia. Trochę się boję, ale mama mówi, że wszystko będzie dobrze.
A ja wierzę, mamo. Na razie jestem tutaj sama. Ale jest ze mną mój proszek, Andrzej. Jestem ciekawa, jak nam tutaj będzie. Chciałabym znaleźć swój nowy pokój. Na razie przypomina trochę szpital, ale tata coś wspomniał, że za kilka dni będzie jeszcze ładniejszy od tego w starym domu. Zobaczymy. Za chwilę idę do szkoły. Jestem już gotowa. Chyba gotowa. Za chwilę wejdę do nowej szkoły, między nowych ludzi, których nawet nie znam. Dlaczego rodzice mi to zrobili? Dlaczego musieliśmy się przeprowadzić i dlaczego aż tak daleko od domu? Obiecali mi, że będzie fajnie, że szybko się przyzwyczaję. Za chwilę wszystko się okaże. Do dzieła. Nie znam. Jeszcze z nikim nie mogę się dogadać.
w pamiętniku pierwszy dzień ze mną. Nie jest tak fajnie i kolorowo, jak opowiadała mama. Nie znam tego języka na tyle, żeby móc się z kimś dogadać. A nauczyciele niby starają się coś nam wyrysować. Tak, żebym cokolwiek zrozumiała z lekcji, ale znajomi z klasy po prostu się do mnie nie odzywają. I co? Tak ma być zawsze? A ten chłopak, który najpierw pomógł mi pozbierać książki, a potem zaprowadził mnie do klasy. Przecież ja nawet nie wiem, jak on ma na imię. Tymczasem nazwę go Jasiek. Jak mój przyjaciel z dawnej szkoły. Tylko z nim mogłam pogadać i tylko on mnie rozumiał. Jasiek jest fajny, ale jakiś taki dziwny. Sama nie wiem dlaczego, ale zna język. Chyba zna język, bo w szkole to jest skojarzone. Jasiek jest całkiem fajny. W sumie to mogłabym się z nim zaprzyjaźnić. No dzisiaj kończę, bo do domu wrócili rodzice. Od kilku dni cały czas gdzieś biegają, coś załatwiają. Nie mamy czasu posiedzieć razem tak jak kiedyś. Miało być fajnie, ale wcale nie jest. Ja po prostu tęsknię za domem, za rodziną. Za swoim pokojem. Thank you.
że to naprawdę może mi pomóc. Dzięki. Drogi pamiętniku, Jasiek jest taki super. Dał mi książkę do nauki tego nowego języka. Nareszcie będę mogła dogadać się ze wszystkimi w szkole. No, ale w Jaśku jest coś takiego. Hej, Jurka! Cześć wszystkim. Jak miło, że dzwonicie. No bo, jak tam u ciebie? Jak tam w wielkim świecie? Całkiem znacznie. Wiecie, zaczęłam już chodzić do nowej szkoły. Na pewno jest tam inaczej. Jak tam jest? Tak, to prawda. Nie ma to jak stara szkoła, no i wy oczywiście. Ooo, brakuje nam tu ciebie. Wracaj szybko. Chciałabym, ale wiesz jak to jest. Oj, dobra. Masz z tam jakiegoś chłopaka? Znaczy jakichś nowych znajomych? No jasne. Całą masę świetnych osób poznałam. Fajnie, z matematyki od polskiej okazały ci pozdrowić. I to są wychowawczyni też. Na każde zajęcie to miłe z jej strony. Podziękujcie im ode mnie. Kiedy do nas wracasz? My naprawdę tęsknimy. No, myślę, że jakoś tak na święta. Ale wtedy na pewno się zobaczymy. No trzymamy za słowo. A i koniecznie przywieź nam coś sam. Postaram się coś wymyślić. No to my musimy lecieć. Pa, pa! Będzie dobrze.
A idę? No wiesz, nie każdy potrafi się z nim dogadać. W końcu nie każdy jest rankowy. Wiesz, ten był prawdziwy? O, Bele to radę. Czekajcie! A tak właściwie to ja tu mam na imię. Drogi pamiętniku, Jasiek, który od dziś nazywać się będzie... Nie mówi. No, dlatego zawsze mnie uciszał. Dlatego nigdy nic nie mówił. Nie, to nie miało sensu. Myślałam, że tylko się tak bawił. Ale chyba mam pomysł, jak rozwiązać tę sytuację. Zajmę się nim potem, ale teraz jeszcze kilka słów po rodzicach. Wczoraj mieliśmy rozmowę. Taką jak kiedyś. Tata starał mi się wytłumaczyć, dlaczego się przeprowadziliśmy. Chyba już wszystko rozumiem. Chcieli dla nas lepszego życia, bo tam starczało od pierwszego do pierwszego. Mówią, że jest świetnie, że jest super i że będzie jeszcze lepiej. Ale ja jakoś tego nie kupuję. Cały czas chodzą smutni, są zabiegani i na nic nie mają czasu. Według nich to lepsze życie. Ja nie rozumiem dorosłych. Potrzebuję waszej pomocy. No hej, na miejsce ręku. Co mówisz? Wiesz, ona powiedziała, że to niesamowite zrządzenie losu. Ty, my, na tym szkolnym korytarzu, w tym samym czasie. A czymże jest czas? To nieprzenikniona... Daj jej spokój! Widzisz, że dziewczyna dopiero się uczy. Zapytałam tylko, jak jej chcesz pomóc. Chodzi mi o tego chłopaka, o którym gadaliśmy wcześniej. Mam pewien pomysł. Mam nadzieję, że po prostu pomyliłaś kilka słówek i na myśli miałeś coś kompletnie innego. O co wam chodzi? Przecież to bardzo dobry pomysł. O co chciałaś nas zapytać? Chciałabym się nauczyć języka angielskiego, tak żeby móc się z nim dogadać. A co ja tak właściwie powiedziałam? Wiesz, lepiej, żebyśmy się nie powtarzali, bo to coś naprawdę złego. Tak czy inaczej, my ci nie pomożemy. Jedyne co umiemy z migowego to jego imię, bo umówmy się, nadzwyczajnie skomplikowany nie jest. Wiesz, ja chyba znam kogoś, kto doskonale zna język migowy. Chodźmy, poszukajmy. Drogi pamiętniku, za chwilę będę uczyć się języka migowego. Nigdy wcześniej nie uczyłam się tylu języków jednocześnie. Pomagają mi moi nowi... Przyjaciele? Wiesz, już zaraz dziewczyny przyjdą. Wiecie? To jest Sara. A jak to masz na imię? Julia. Jestem Julia. Sara. Klaudia i Adria powiedzieli, że chodzi o migowy. Chciałabyś się nauczyć? Dokładnie. Jak najlepiej i jak najszybciej. Mogłybyśmy zacząć teraz? W sumie mam chwilę, to może usiądziemy? Świetnie. Okej, więc przypomnij mi i wdrukuj ci alfabet języka migowego i później ci pokażę, jak ruszać rękami, bo wiesz, ze strzałek nie zawsze widać, jak ruszyć ręką. I wyślij też taką aplikację, z której sama się uczyłam. I oprócz alfabetu masz też liczby i dużo przydatnych słówek i zwrotów. No ale teraz mogłabym ci coś pokazać. Nie wiem, tak na początek twoje imię? Jasne. Okej, no więc tak będzie ją. Mów wygląda tak, jakbyś już pokazała komuś i widzę cię. To jest L. I to mały palec. A to 5. Tylko ważne, żeby była wewnętrzną stroną do osoby, o której mówisz. Czyli będzie to mniej więcej J. U. L.
imię. Do góry. Okej, okay, ja już muszę lecieć, bo muszę lecieć w drugim budynku, ale nie wiem, jak się do ciebie i widzimy się jutro. Okej, okay. Okej, okay, do zobaczenia. Na to, że się przeprowadzę i co się tutaj stanie.
Wśród nas jest jedna taka osoba. On został zmuszony do życia w dany sposób i nie czuje się z tym dobrze. Wszyscy go znacie, ale z nim nie rozmawiacie. Oskar! Oskar! Nie mówię! Chciałabym mu pomóc, tak jak on pomógł mnie. Wiecie, on ma dzisiaj urodziny. Chciałabym, żebyśmy wszyscy zrobili mu taką ogromną niespodziankę. I co? Zgadzacie się? Nie. Sara, pomożesz? Jasne, że tak, ok? Więc pokażę wam teraz kilka zwrotów w języku migowym, ok? No więc, cześć, halo, będzie tak. A czuł, do zobaczenia wygląda o tak. To jest dziękuję, danke. Proszę, bitte i przepraszam, entschuldigung. Przepraszam, mogłabyś odrobinę wolniej? Dziękuję, proszę, przepraszam. A tak będzie wszystkiego najlepszego. Hej, słuchajcie, Oskar tutaj idzie. Wiecie co robić, na mój znak wszyscy tutaj wie. No już chować się. Hej Oskar! Wiesz, dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Długo zastanawiałam się nad tym, jak mogę ci się oddzięczyć. Znalazłam tylko jeden słuszny sposób. Pamiętasz, jak opowiadałeś, że nie czujesz się komfortowo w szkole, na mieście, że jedynym komfortowym miejscem jest dom? Chciałam ci udowodnić, że w tej szkole są ludzie, którzy chcą się dla ciebie postarać. Dlatego są tu dzisiaj wszyscy nie prawda! Gdybyś powiedziała mi, że kiedyś będą tutaj wszyscy, nigdy bym nie zwątpił w to, co mam. Gdybym dostrzegł cię u mego boku w mojej bitwie wcześniej, wtedy czułbym, że nie jestem sam. Przerzuć kartkę, zaryzykuj, bądź wypadnie, nie idź ścieżką własną, lecz otwórz głowę, zanim powie zrozum, bądź nigdy nie rusz, budzę twórz, znakomicz, myśl i czuj.
potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Wiele stóp jest na stop, wiele was, wiele chwil jest nas. Tak, wiele serc, wiele stóp, wiele stóp jest na stop, wiele ciepła jest w nas, jest w nas. Weźcie rękę, będzie